Siemanko, z tej strony Layson i dzisiaj wytłumaczę wam, jak zrobić podwójne dookoła świata w wersji alternatywnej. W skrócie, ALATW. Jest to już coś o level wyżej niż zwykły LATW. Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej popularnych i przydatnych trików w stylu R, więc zaczynamy z poradnikiem. Najważniejsze podstawy do ALATWA. Na początek hopy na ilość. Wyrabiają nam kontrolę w kółkach do środka. Tak zwane falling atwy, czyli to co wam teraz pokazuję, również poprawi wam kontrolę w kółkach na in. Kolejną podstawą jest latw. Opanuj go po prostu z dobrą powtarzalnością. Poradnik do latwa znajdziesz pod linkiem w opisie, tam na dole. Dla lepszego poczucia i kontroli nad latwem, poćwicz latwy po hopie. Przy latwie piłka musi być nieco wyżej niż przy latwie. I to ćwiczenie przybliży cię do umiejętności wykonania alatwa. Dobra, to były podstawy. Teraz przejdźmy do samego wykonania alatwa. Ważny jest pierwszy kontakt z piłką. Jak widzicie, podbijam piłkę i bardzo szybko przechodzę na drugą nogę. W tym, jak i zresztą w innych trikach alternatyw, bardzo ważne jest szybkie drepnięcie, czyli przełożenie nóg zaraz po wybiciu piłki. Im szybciej zrobisz zryw nogi, tym więcej będziesz miał czasu i miejsca na wykonanie triku. To jest w sumie jedna z najważniejszych części alatwa, więc skup się na tym szybkim zrywie. Ułóż sobie w głowie coś takiego, przyjmijmy. Kiedy masz już przed ostatnią kapkę na prawej nodze, to już w głowie miej gotowość na wybicie piłki lewą nogą i momentalny zryw do góry prawą nogą. Jeśli chodzi o wysokość pierwszej kapki, to celuj mniej więcej w okolice biodra, może leciutko poniżej, dobierz według swoich preferencji. Teraz pomówmy o błędnym wykonaniu. Pamiętaj, by przy tym triku dwie nogi nie były w powietrzu w momencie, gdy wybijasz pierwszą kapkę. Zatem nie skacz obiema nogami, tylko z wyskokiem szybko zmień nogi. Z kolei, jeśli w ogóle nie wyskoczysz i nie zrobisz szybkiego przełożenia, no to niestety stracisz na prędkości i nie zdążysz z wykonaniem triku, tak jak widać. Zobaczcie na moją lewą nogę, jak podskakuję przy wykonaniu alatwa i latwa. To jest ten sam podskok, tylko że w alternatywnej wersji, czyli w alatwie, trik zaczynamy tą nogą, którą potem skaczemy i to jest ta dodatkowa trudność. Dlatego trzeba tak szybko i dynamicznie zmienić nogi. Pamiętajcie, by po prostu trenować. Pamiętajcie, by nie rotować kółek w biodrze. Tutaj robimy rotację w kolanie. Ale skoro zrobiłeś już latwa, to powinieneś to ogarnąć. Zatem przy tym triku pracuję bardzo mocno kolano. Pamiętajcie, by nie ściemniać tego triku. Kiedy robisz kółka, piłka powinna być pod łydką i nie machajcie nogą przed futbolówką. Brońcie, Panie Boże. Teraz przyjrzyj się, jak to wszystko wygląda w ultra zwolnionym tempie, typie. Przyjrzyj się, jak wygląda każdy etap tego triku. Moment wyskoku, rotacja w kolanie, wybicie piłki, to masz wszystko podane na tacy. I tak to jest. Na koniec kilka połączeń z dzisiejszym trikiem. Alatwa graj do komba i na koniec komba. W środku też możesz, zresztą ci pozwalam. Tatw alatw to dobre połączenie dla początkujących. Latw alatw oraz alatw alatw to już wyższa szkoła jazdy. Musisz tutaj kręcić dwukołowce na obie nogi. No i możesz kręcić alatwa mieszając innymi dwójkami i alt dwójkami. Baw się tymi połączeniami i twórz swoje hardkorowe połączenia. Tak jest, lowers for life. Dziękuję za uwagę, to był poradnik od Just Freestyle. Jeśli chcecie pochwalić się swoim alatwem, wstawcie swój filmik na naszej grupce facebookowej, link w opisie macie. Zapraszam do naszego sklepiku internetowego również, z koszulkami i bluzami. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj był z wami Leja i Eldo. No i tyle.